Cześć Paulo, z tej strony. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak usunąć zapisane dane gier na konsoli PlayStation 5. O co chodzi? Każda zainstalowana gra na konsoli PlayStation 5 ma swój zapis danych, który zostaje zapisany bezpośrednio na dysku konsoli. Może to być ręczny lub automatyczny. Więc jak usuniecie daną grę z dysku, zapis wciąż zostaje na konsoli. Po ponownym zainstalowaniu gry można wrócić do zabawy. Mam tutaj kontynuuj oraz nową grę. Weźmy kontynuuj i zobaczymy, o co chodzi. Muszę dostać się do tego promu, żeby wymyślić, jak go zrzucić na dół. No i dobra, tutaj mamy właśnie przykład tej oto gry Horizon Forbidden West. Pograłem sobie, nie wiem, 40 minut i teraz zobaczymy, co się stanie, jak usunę zapisane dane gry. Ok, i znowu są dwa sposoby usuwania zapisanych danych gry. Wchodzimy w ustawienia, pamięć masowa, zapisane dane. Mamy zapisane dane gry dla PlayStation 4 oraz gry dla PlayStation 5. Zobaczmy, co mamy zapisane na PlayStation 4. Mamy tylko Fishing Planet, ok. A wejdźmy teraz na PlayStation 5. No i mamy. To są nasze zapisane dane gier. Dobra, to je teraz usuniemy. Usuniemy sobie to. To. Sprawdzimy. Usuńmy te właśnie nasze zapisane dane gier. Te zapisane dane zostaną usunięte. No i dane zostały usunięte z gier. Teraz pokażę Wam, jak wygląda drugi sposób. Schodzimy na sam dół i mamy tutaj zapisane dane i ustawienia gry oraz aplikacji. I mamy tak samo zapisane dane PlayStation 5 i zapisane dane PlayStation 4. Zobaczmy, jak to wygląda. To samo. Można wybierać i usuwać. Dobra, sprawdźmy, czy to działa. Odpalamy z powrotem Horizon Forbidden West. Jak widzicie, od nowa muszę wybrać ustawienia gry. Czyli tak jak mówiłem, usunęliśmy całkowicie zapis gry. Zaczynam całkowicie grę od nowa. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Po usunięciu zapisanych danych gry z konsoli, trofea, które zostały wbite w danej grze, cały czas zostają w liście trofeów. Nie można ich usunąć. Więc ta informacja o usunięciu zapisanych danych gry z konsoli PlayStation 5 przyda się każdemu graczowi, który chce zacząć swoją ulubioną grę od nowa. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie subskrypcję na kanale. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!